Cześć, witam Was na kanale Króla Rowerów. Ciężki dzień, ale robota musi być zrobiona. Dzisiaj pogadamy o tym, jak wybrać sobie rozmiar ramy. No bo kolega jeździ na 58 albo na LC. A ja to bym chciał taki dla siebie i żeby jeszcze żona mogła jeździć i tak dalej, i tak dalej. To jaką wybrać ramę? Mniejszą, większą? Jak to zmierzyć? Jak to przymierzyć? Zatem jak my mamy wybrać ten rozmiar ramy? Załóżmy na potrzeby ćwiczenia, że urosłem z 5 cm i mam teraz 1,78 m, czyli u wielu producentów łapie się właśnie między 54 a 56. Po pierwsze ustalmy, jaki to jest rozmiar. Najczęściej gdzieś na tej rurze jest naklejona naklejka lub namalowana literka albo cyferka nominująca rozmiar roweru właśnie SML XL 50, 52, 54, 50, 53, 55, 57, zależy który producent, ewentualnie 17,5, 18,5 i tak dalej. I jakiś ten rozmiar sobie znajdujemy, w tabeli rozmiarów patrzymy, jakie on tam ma parametry i wybieramy ten, który po przeliczeniu na ludzkie jest właśnie rozmiarem 54 czy 56. A co jeżeli nigdzie nie ma takich oznaczeń? Na przykład jak w tym Cannondale'u. Zresztą to jest bardzo ciekawy model, bo jest to Super Six Evo elektryczny. Akurat taki miałem ten sam w dwóch kolorach, w dwóch rozmiarach, a w tym samym kolorze, żeby Wam pokazać różnicę. Tu jest schowana bateria, tam jest silnik. I teraz pytanie, gdzie ten rower ma rozmiar? No szukasz, 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 tu nigdzie nie ma, z tyłu nigdzie nie ma, z boku nie ma, pod główką nie ma, z boku nie ma. Tu jest. Tu jest zakodowane CAD myślnik 6 myślnik 54. Po rozkodowaniu Cannondale Super 6 rozmiar 54. No to jak już wiemy, że to jest 54, to dobrze. A co jeżeli ktoś na przykład całą ramę pomalował albo odkleił po prostu naklejkę z rozmiarem i nigdzie tej informacji nie ma? Jest takie miejsce w rowerze, gdzie łatwo jest to zmierzyć. Mówię o główce ramy. Dlaczego tu? No bo na przykład na długości ramy bierzemy miarkę i powiedz mi, ile ma rura pozioma. No ile ma? 58. Nie, to od środka mierz. Od środka do środka to ma jakieś 55. No właśnie, no bo ta rura jest odkądś dokądś. Jeszcze w dodatku może być niepoziomo, może być podana długość wirtualna. Tu główka ma jeszcze taki kanał z przodu pusty. Ten rozmiar jest ciężko złapać. To samo jest ze skośną, tak? Dokąd to ma być? Od osi suportu do osi główki, a oś główki to jest tu na 61 czy tu na 64? Nie wiadomo. A główka ramy mierzona w pionie jest zazwyczaj krótkim odcinkiem. Zazwyczaj różni się w rozmiarach ramy wyraźnie, o centymetr, dwa, także łatwo jest tą różnicę złapać. I tutaj mamy 15,2 powiedzmy, a tutaj mamy 16,4 powiedzmy. Także jak odpalicie sobie teraz tabelę rozmiarów tego konkretnego Cannondale'a i zobaczycie head tube, to się pewnie tam nazywa, i będzie napisane 140 mm albo 160 mm plus minus, no to patrzycie, który i od razu wiecie, jaki to jest rozmiar. Także zmierzenie główki ramy jest całkiem niezłym patentem na określenie łatwo rozmiaru całej ramy, całego roweru. No więc jak już wiemy, że ten jest 54, a ten jest 56, a jestem na granicy rozmiarów, to teraz co dalej? Jak wybrać dla siebie ten rozmiar? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest pójście do fitera. To jest taki pan albo pani, u nas na przykład jest i pan, i pani, którzy posadzą Was na rower, wcześniej sprawdzą zakres Waszej ruchomości i tak dalej. Zresztą filmów o fittingu na naszym kanale jest w ogóle kilka. I dobiorą Wam zarówno rozmiar, jak i poszczególne parametry tego roweru, łącznie z szerokością kierownicy, mostkiem, wysokością, kątem, siodełkiem, szerokością, wysunięciem i tak dalej. I to jest idealne rozwiązanie, ale nie każdy chce wydać te parę stów na fitting, nie każdy uważa, że to jest potrzebne, nie każdy ma na to czas, nie każdy ma fitera pod ręką, nie zawsze fiter ma termin. No a rower trzeba kupić, bo mamy wyjazd, co robimy? No to teraz tak, jeżeli jestem na pograniczu rozmiarów, to najczęściej jest tak, że tylko na jednym siedzi mi się lepiej. Bardzo dobrze jest się przejechać na takim rowerze,
idealnie, jeżeli jakimś cudem są dostępne albo rowery testowe, albo wasz jakiś znajomy jeździ takim rowerem i możecie wykonać troszkę dłuższą jazdę niż, nie daj Bóg, po sklepie w kółko albo przed sklepem 100 metrów. Bo tam no to sprawdzicie tyle, że tam się koła kręcą i na przykład jeżeli będzie dwa rozmiary za małe, no to walicie kolanem w kierownicę albo nie da się wysunąć siodełka na tyle, żebyście wyprostowali prawidłowo nogi, no to jest za mały, tak? Ale albo nie sięgacie do kiery, no to jest za duży. Ale czy rozmiar jest trafiony w punkt, no to na tych 100 czy 200 metrach tego nie sprawdzicie. Na 10 km już to będzie można poczuć, że jest ewidentnie na przykład za daleko do kierownicy. Ale jak nie ma testówki i nikt znajomy nie ma takiego roweru, no to dalej musicie podjąć tą decyzję jakoś sami. I w tym momencie wchodzi kilka tematów. Generalnie większe rozmiary są wygodniejsze, bardziej komfortowe, więc jeżeli szukacie roweru do turystyki, do spokojnej jazdy, nie za często i tak dalej, to lepiej sprawdzi się większy rozmiar, jeżeli na obydwa wsiadacie i jest ok. Za to mniejszy będzie fajniejszym rozwiązaniem do sportu i częściej przez właśnie ostro jeżdżących zawodników, zawodowych kolarzy i tak dalej, wybierane są mniejsze rozmiary ramy. Na przykład Cancellara, który de facto łapał się pewnie na spokojnie jakiś rozmiar L, często jeździł nawet na S-kach, mocno przekonfigurowany, dlatego że miał tak dużą elastyczność i tak był wysportowany i tak ambitnie ustawiał pozycje aerodynamiczne, że po prostu używał półtora rozmiaru za małego roweru. A co się stanie, jeżeli my kupimy sobie za mały rower? No, powracam tutaj do główki ramy, czyli do wysokości naszej kierownicy, bo wiele rozmiarów da się na rowerze łatwo zmienić. Tak jak mówiłem, rozmiar 54 do rozmiaru 56 różni się o 2 cm, żebyście mieli świadomość, 2 cm to jest tyle. O tyle różnią się na długości te ramy, czyli prawie o nic. Na samym siodełku regulacja nawet do ograniczników, które tutaj mamy, to jest właśnie takie 2 cm, czyli jeżeli siodło będzie max do przodu w 56 i max do tyłu w 54, to odległość od siodła do osi widelca będziemy mieli tą samą. Tu mamy 45 cm w tej chwili, tu mamy 46,5-7 cm w tej chwili. Jeżeli przesunę to siodełko max do przodu o ten centymetr półtora, a tu cofnę o półtora, to może być sytuacja taka, że nawet na 54 będę miał pół centymetra dalej niż na 56. Ale jednej rzeczy nie zmienię. Na 54 nie wydłużę rury sterowej. Więc jeżeli wasza elastyczność, czyli najprościej jest to sprawdzić, jak stoicie i robicie skłon i wasze ręce jadą w dół i tyle, ale zrób skłon, ale to już. No to znaczy, że macie słabą elastyczność, a jeżeli jesteście w stanie, ja nie jestem w stanie, ale są ludzie, co są w stanie położyć, nie uginając w ogóle nóg, ręce na płasko, na ziemi, no to znaczy, że mają dużą elastyczność i ktoś, kto jest w stanie zrobić bardzo duży skłon, może celować w mniejszą ramę. Ktoś, kto w ogóle ledwo się pochyla, musi celować w większą ramę i mieć tą kierownicę wyżej, bo inaczej będzie was natychmiast wszystko bolało. Bo kierownica, która jest za nisko, powoduje, że głowę musicie podnosić poza zakres komfortu dla waszej szyi. Także od razu ładujecie sobie ból szyi, za duży ciężar na rękach, może powodować ból dłoni i tak dalej. No tego jest opór dużo i to właśnie rozwiązują fiterzy. No i teraz, jak sobie wybieracie taki rozmiar ramy, no to idąc bardziej w sport, bierzecie mniejszą, idąc bardziej w komfort, bierzecie większą. Bardzo popularnym błędem w mierzeniu rowerów, w zasadzie to poza technologią, która w ogóle budziła moją radość całe życie w sklepie rowerowym, czyli włożenie ręki od łokcia do dłoni między siodełko a kierownicę, to w ogóle był hit. To poza tym sposobem pomiaru, który jest absolutnym numerem jeden dla mnie, drugi bardzo śmieszny i bardzo bez sensu moim zdaniem, to jest sprawdzanie przekroku. Czyli robimy tak, że bierzemy sobie rower w sklepie ze stojaka, stajemy nad nim okrakiem i sprawdzamy, panie, czy on jest na mnie dobry, bo ja tu siedzę jajkami na ramię. No, fajnie, że pan siedzi jajkami na ramię, ale generalnie
którym momencie eksploatacji roweru używałem go w ten sposób. Jak stoimy pod budką z piwem, to nawet jeżeli musicie zeskoczyć z roweru, to najczęściej zatrzymujecie rower w jakiejś takiej pozycji, że on jest trochę przechylony i ten przekrok jest olbrzymi, nie? Albo no, generalnie ja jeżdżę często na dużo za dużych rowerach, bo testujemy jakieś rowery po serwisie, bo jeździmy na testowych, większych czy cokolwiek i zupełnie nie mam problemu z tym, że trzeba wsiąść i zsiąść na za duży rower, nie? I to naprawdę czasami, jak to jest na przykład Sławka Uniatowskiego, który ma prawie 2 metry, czy Marcina Prokopa rower, no to one są dużo za duże, nie? Czy Tomka Karolaka. To są XL-ki, a ja powinienem mieć SM, nie? I tak da się na to wsiąść, da się z tego zsiąść. Więc ten wymiar tak naprawdę nie ma dużego znaczenia. Co więcej, on jest wynikową innych wymiarów, które mają dla Was znaczenie i sprawdzanie tego, jaki macie przekrok, jest generalnie bez sensu, bo to nie ma większego znaczenia. Oczywiście warto, żeby ten rower no, zapewniał możliwość stanięcia okrakiem nad nim, ale jeżeli jest tak, że tu siedzicie w cudzysłowie na ramię, a wszystko inne chodzi, no to znaczy, że taki jest Wasz rozmiar i tak po prostu w tym modelu będzie. No i teraz tak, wybieramy sobie ten rozmiar. Ustaliliśmy, że na siodełku mamy ruch praktycznie o pół rozmiaru albo cały rozmiar ramy. Co jeszcze możemy zrobić? No jeszcze sztyca może mieć offset do tyłu wysunięcie, może mieć offset 0, czyli może mieć punkt montażu centralnie nad sztycą. Bywają sztyce z offsetem do przodu, czy offsetem ujemnym, czyli obrócone. Niektóre rowery w ogóle mają tak, że mają sztycę o pełnej regulacji kąta i na przykład albo okrągłą, albo symetryczną, także można ją odwrócić. Szczególnie w rowerach, które pozwalają na ustawienia czasowe, jest taka możliwość. Wtedy siodło idzie max do przodu i zupełnie inaczej ustawia nam się sylwetka na rowerze. I teraz tak, a co się dzieje, jeżeli na przykład jest rower, podejrzewamy, że on mógłby być na nas dobry, wysuwamy sobie siodełko do naszej wysokości i pojawia się nam tutaj takie minimum insert line, czyli tyle, ile najmniej sztycy powinno zostać w ramie. No i jest za krótko. No to co robimy? Szukamy dłuższej sztycy. Otóż nie. To rozwiązanie, szczególnie jak ja zaczynałem w branży z 20 lat temu, to było standardem, że się kupowało sztycę Thompsona 400 i ładowało do górskiej Eski sztycę przedłużaną, bo gość miał 1,80 m, ale on będzie jeździł na takiej małej ramie. Otóż właśnie nie, no jeżeli rower jest dobrze dobrany do Waszego wzrostu, to standardowa zamontowana w nim sztyca powinna spokojnie wystarczyć do tego, żeby obsłużyć rozmiar ramy dla Was. Jeżeli trzeba ją bardzo mocno skracać, bo się nie chce schować, bo dochodzi do insertów od bidonu albo do zwężki tutaj, albo jeżeli trzeba ją wymienić na inną, znacząco dłuższą, to jest to pierwszy znak, że chyba coś poszło nie tak z dobiorem tego rozmiaru jednak, nie? Oczywiście nie mówię o dzieciach, gdzie kupujemy świadomie przyduży rozmiar, bo jest, nie wiem, wrzesień tego roku i dzieciak urośnie nam 5-10 cm i kupujemy mu rower taki, żeby teraz ledwo wsiadł i wiemy, że jest przyduży, ale na wiosnę będzie już dobry i na wiosnę włożymy nową, dłuższą sztycę i ten kawałek, który teraz obcięliśmy, sobie potem odzyskamy i on będzie mógł z tego roweru korzystać, tak? Ale dla normalnego, dorosłego człowieka fabryczna sztyca powinna pasować. Kolejny element to jest rura widelca. Ona fabrycznie zazwyczaj ma pełną długość i to wręcz bywa, że rowery przychodzą z tą rurą taką rzędu, nie wiem, 30 czy 35 cm. Tutaj mamy 25 w tej chwili, no to powiedzmy, że 40 powiedzmy mniej więcej przychodzą i tu tego komina wystaje opór. No ale podkładek tyle w zestawie nie ma. Czyli to znaczy, że możemy sobie tu nabudować ile chcemy i podnieść tą 54 wyżej niż 56. Otóż nie, bo większość producentów zaleca do 3,5 cm, zresztą dokładnie tyle jest w tym Cannondale, centymetr, 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 pół, zaleca do 3,5 cm podkładek pod mostkiem. Dlaczego? No bo punkt podparcia jeden mamy na łożysku, a kolejny punkt nacisku i przeniesienia siły mamy w mostku. Jeżeli wybudujemy pomiędzy łożyskiem a mostkiem nie wiadomo jakiej długości rurę sterową, to co się z nią stanie, jak ją obciążymy? No właśnie, poskłada nam się, tak? Jak rura jest krótka, to jest o określonej wytrzymałości i się nie składa. A jak rura jest za długa, to nam się składa. I dlatego producenci
standardowo zalecają do 3,5 cm podkładek, więc jeżeli macie full podkładek i dalej jest znacząco za nisko, to znowu jest wskazanie, że być może ten rower jest na Was za mały i powinniście wziąć taki, który ma wyższą jednak główkę ramy. No dobra, a jeżeli już mamy ten rower, to co jeszcze możemy zrobić? Można jeszcze wymienić mostek, tak? Bo mostek standardowo, powiedzmy w 54, to jest jakaś 90, setka, 110, mówię o długości w milimetrach, to się też mierzy od osi do osi, czyli od środka rury sterowej do środka kierownicy. Tutaj akurat jest 90, w 56 jest to już setka, czyli te rowery różnią się rozmiarem o 2 cm, ale bazową długością już o 3, bo producent dał dłuższy mostek i ten większy rozmiar jest już od razu centymetr dłuższy. Również w większych rowerach może być szersza kierownica, szersze siodełko, różne albo węższe. Jeżeli małe rozmiary są dla kobiet, to mają szerokie siodełka, a duże rozmiary męskie mają wtedy węższe. To już nie będę Was zanudzał. Tak czy siak, mostek jest kolejnym miejscem, gdzie możemy zastosować od jakichś ultra krótkich 40 po ultra długie 140, czyli hello, możemy przedłużyć rozmiar roweru o 5 rozmiarów ramy, bo jeżeli damy mostek 40, VS 140, to mamy 10 cm, czyli między 50 a 60 cm rozmiaru ramy. To jest opór dużo, tak? Ale to też oczywiście rodzi swoje konsekwencje, bo jeżeli ten rower jest zaprojektowany do jazdy z mostkiem 90, 100, 110, a władujemy tu 40, to będziemy mieli narowistego konika, w którym praktycznie cały czas macie shimmy albo delirkę. A jeżeli załadujecie tu mostek 140, to abstrahując od tego, jak to w ogóle wygląda, no to ten rower w ogóle nie będzie chciał skręcać, bo ta kierownica będzie gdzieś tam hen-hen do przodu. Także mostek jest kolejnym miejscem, gdzie powiedzmy rozmiar ramy, czyli te 2 cm, śmiało możemy sobie pomanewrować. Więc jeżeli kupujecie 56, bo jest wysoko tutaj, tu wszystko pasuje, no ale kiera jest za daleko, to nie ma problemu, bo o ten rozmiar pomiędzy 56 a 54 możemy się cofnąć, zmniejszyć go, wymieniając tylko mostek na 80, gdzie 80 tu nie jest ani błędem, ani nadużyciem, ani głupio nie wygląda. Zakładamy 80 i jesteśmy, jeżeli chodzi o długość, z powrotem w 54. No i ostatni temat to jest jeszcze próba podniesienia kierownicy na mostku. Są mostki o kątach po... Tutaj mamy standardowo jakieś 5-6 stopni. Takie 6 stopni na minusie, to mniej więcej daje poziom, tak jak tu, albo leciuteńki wzniosł. Jak go odwrócimy, no to będziemy mieli tą kierownicę z centymetr, półtora, dwa wyżej, w zależności od długości mostka. Ale to dalej nie jest wszystko. Można kupić mostek plus 17 stopni, albo plus tam 24. Są jeszcze nawet jakieś 45, są naprawdę takie wysokie mostki. Tylko tutaj też to zaczyna wyglądać kuriozalnie, szczególnie przy rowerach sportowych, a poza tym podnoszenie też tej kierownicy w nieskończoność no nie do końca służy modelowi roweru, bo rower został jakoś tam zaprojektowany i tak jak fotel biurowy ma określoną twardość siedziska i kąt oparcia, tak samo fotel wygodny przed telewizor ma zupełnie inną twardość oparcia i jego kąt. Dlatego, że służą zupełnie do czego innego. I jeżeli do roweru sportowego załadujemy nagle miejskie mostki, podnosimy to wszystko i będziemy siedzieć jak w fotelu kinowym, a planowaliśmy pracę biurową, to to się po prostu nie spina. Więc tymi przeróbkami też bez przesady zmów i też bardzo dobrze jest to jednak robić u fitera, który wie co robi, a nie na chybił trafił kupować kolejny mostek i sprawdzać, czy może jest lepiej niż było. Zresztą to jest w ogóle ciekawy case, bo wymieniając po kolei siodełka, czy kupując kolejne kierownice, czy mostki, bardzo szybko dochodzicie do kwoty wydanej na fitting, a dalej macie niesfitowane nogi na pedałach, dalej macie no, cały rower niesfitowany, tylko jesteście właścicielem 4 fajnych mostków. No i tyle. Na mostku to jest, mostek to jest kolejne miejsce, gdzie możemy tym rozmiarem ramy pomanewrować. Jeszcze takie dwie proste jakby porady. Jaka jest prawidłowa wysokość siodełka? Najprościej rzecz ujmując, powinniście z obu stron dosięgać do ziemi. Czyli jeżeli macie, tak jak ja na tym 54 teraz, że z jednej strony stoję na stojaku, a z drugiej strony wiszę w powietrzu, to znaczy, że ten rower jest na mnie za duży. Prawidłowo powinienem z obu stron dotykać nogami, mniej więcej czubkami palców do ziemi i to by było wtedy ok. A druga sprawa to jest długość tego roweru. Czyli jak siedzimy tu,
to pamiętajcie, że szczególnie w rowerach szosowych czy gravelowych jeździcie nie tylko w chwycie tutaj górnym, gdzie na lekko ugiętych rękach jest prawidłowa odległość i wszystko jest super, ale jeszcze mamy chwyt zewnętrzny i chwyt za klamki, gdzie jeżdżąc w grupie bardzo dużo czasu spędzamy w tym chwycie, bo potrzebujemy mieć pod ręką hamulce, żeby utrzymywać bezpieczne odległości i potrzebujemy zmieniać biegi. Zatem wsiadając na szosę czy na gravela musicie wybrać taki rozmiar, gdzie tu będziecie sięgać komfortowo, czyli lekko ugięte ręce i pełen zasięg, możliwość skręcania i tak dalej. Jeżeli wsiądziecie na rower i będziecie siedzieć w ten sposób, że do klamek sięgacie gdzieś tam ledwo i po prostu musicie się wyciągnąć jak kłod, który się przeciąga, to znaczy, że ten rower chyba jest dla Was za długi. A z drugiej strony, jeżeli usiądziecie i przy tym chwycie na przykład siedzicie tak, że łokieć dotyka Wam do kolana, a kolana prawie dotyka do kierownicy, to może ten rower jest jednak za krótki. Także podsumowując dla tych, którzy usnęli i właśnie się obudzili, jaki wybrać rozmiar ramy, jeżeli jesteście na pograniczu, do sportu mniejszy, do spokojnej jazdy większy. W przyzwoitym sklepie rowerowym rolą sprzedawcy, doradcy klienta jest dobranie prawidłowego rozmiaru ramy dla użytkownika roweru, który się do takiego sklepu pofatygował, żeby sobie rower wybrać. Także jeżeli macie zaufany sklep, to uderzajcie do niego, tam Wam pomogą wybrać prawidłowy rozmiar. Oczywiście nie zapominajcie o fittingu, jeżeli macie możliwość go wykonać, to warto go wykonać. Można wykonać tak zwany sizing przed zakupem roweru, można cały fitting przed zakupem roweru. Tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie pod filmem. Możecie też wesprzeć kanał przez Patronite, wrzucić swoje uwagi, wrzucić swoje pomysły na nowe materiały. Dzięki za Waszą uwagę. Do zobaczenia. Hej!